Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, program Mocni wierzę. witam Państwa. W dzisiejszym programie kontynuując temat katolickości Kościoła, powszechności powiemy o obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. Zapraszam. w naszym programie witamy księdza profesora Jana Perszona z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże. zapłać. Księże profesorze, jesteśmy w temacie katolickości, Kościoła jego powszechności. Pochylamy się nad koncepcją księdza profesora Seweryniaka w poprzednich odcinkach, ksiądz profesor przybliżył nam koncepcję fundamentalistyczną koncepcję, dualistyczną. Wiemy, że te koncepcje, mówiąc współczesnym językiem, nie chwyciły, zrezygnowano z nich. Dzisiaj chcemy pochylić się nad kolejną koncepcją, koncepcją sekularystyczną. I może na początku, a może za chwilę, ksiądz profesor by nam wyjaśnił, na czym polega różnica między sekularyzmem a sekularyzacją. Rzeczywiście ostatnio mówiliśmy o, o tym, jak jak próbowano w przeszłości rozwiązać zagadnienie obecności Kościoła, religii katolickiej w tym przypadku, w rzeczywistości społecznej, politycznej i w tym, co nazywamy przestrzenią publiczną. Ksiądz-profesor Seweryniak, wymienia cztery takie orientacje, takie cztery, można powiedzieć, modele obecności Kościoła, bo cały czas jesteśmy, wierzę w Kościół katolicki, w Kościół powszechny. Na czym to polega w odniesieniu, w relacjach do tak zwanej społeczności świeckiej? Co to znaczy? I od jedna z teorii, jedna, jak to ksiądz powiedział, koncepcji, czy jeden z pomysłów, Podporządkować właściwie wszystkie dziedziny życia religii. Takie modele próbowano w przeszłości w, przeszłości w Europie, w krajach tak zwanych katolickich, ale później po reformacji także w krajach opanowanych przez, przez luteranizm, czy kalwinizm, czy anglikanizm. Do dzisiaj zresztą wspominaliśmy o tym, królowa angielska jest głową. Kościoła anglikańskiego. I w gruncie rzeczy, na przykład, wybór biskupów w kościele anglikańskim zależy od monarchy, a więc od władzy świeckiej. To jest też pewien model, który możemy określić jako niezgodny z Ewangelią albo nie dający się pogodzić z tym, co, czego nauczał Jezus Chrystus i co później już w pierwszych wiekach, Wspominaliśmy o tym, doktryna kościelna wypracowała jako teoria czy koncepcja dwóch mieczy: władza świecka, władza duchowna, sfera władzy doczesnej i sfera tej władzy religijnej. One się wzajemnie ze sobą ścierały raz. Jedni raz, drudzy brali górę. Władza świecka oczywiście zawsze miała tendencje, żeby kontrolować, podporządkować sobie także życie Kościoła. Były takie okresy, gdzie, gdzie papiestwo aspirowało do zwierzchności także bezpośredniej zwierzchności nad władzą świecką, a więc książęcą królewską i cesarską. Często, najczęściej bywało tak w tej, w tej chrześcijańskiej, jeszcze niepodzielonej wyznaniowo Europie, że, że jedni i drudzy, to znaczy władcy świeccy i hierarchia kościelna jednak ze sobą owocnie współpracowały i możemy wtedy mówić o pewnej koegzystencji, o pewnym Bogactwie tej kultury, tej cywilizacji, którą może z nostalgią nazywamy chrześcijańską. Natomiast tutaj podejmujemy kolejny model, który jest w niektórych krajach i w niektórych kręgach kulturowych bardzo. Bardzo modny, mianowicie tak zwana orientacja sekularystyczna. Rzeczywiście, odpowiadając na pytanie księdza po tym długim, przydługim wstępie, sekularyzm jest ideologią, która w zasadzie dąży do tego, żeby cała przestrzeń publiczna była, może to niedobre określenie, nie naj, najbardziej eleganckie, oczyszczona z jakichkolwiek symboli, znaczeń obecności religii. Oczywiście chrześcijaństwa na pierwszym miejscu, ale także wszystkich innych. Natomiast sekularyzacja czy proces procesy sekularyzacyjne one są w historii naszej kościoła i w historii cywilizacji, w historii powszechnej, ale także w socjologii określane jako jako pe pewne zjawiska społeczne, które oznaczały, że w którymś momencie pewne dziedziny życia emancypowały się, czy wychodziły wprost spod opieki, kontroli Kościoła, czy, czy religii w ogóle. I jako przykład mogę tutaj na przykład, mogę przytoczyć historię szkolnictwa. Przez wieki Jedyną instytucją, która w Europie prowadziła szkolnictwo, był Kościół Katolicki. Potem po, po reformacji luterańskiej mamy y, także szkolnictwo y, religijne, szkolnictwo protestanckie. Y, do dzisiaj przytacza się y, pewne polecenia czy zalecenia samego, y, samego Marcina Lutra, żeby przy każdej parafii. Przy każdym kościele luterańskim była prowadzona nauka, a więc żeby tworzyć szkoły także na wsiach, po to, żeby wszystkie dzieci, wszyscy chrześcijanie mogli czytać Biblię, mogli czytać katechizm, mogli czytać rozważania, kazania. A więc to, co nazywamy szkolnictwem, było religijne do pewnego momentu. Bo w wieku. 18, a naprawdę w 19 pojawia się szkolnictwo już nie wyznaniowe, już nie kościelne, katolickie czy protestanckie powiedzmy w krajach niemieckich, ale pojawia się szkolnictwo publiczne, szkolnictwo w zasadzie państwowe, szkoła królewska, szkoła pruska, szkoła publiczna, szkoła państwowa, szkoła, której Instytucja, której można powiedzieć właścicielem są organy państwowe. W tym momencie szkolnictwo zostaje wyjęte spod opieki, kontroli kościoła protestanckiego czy katolickiego, a więc staje się domeną władzy świeckiej. I ta władza świecka, na przykład w przypadku państwa pruskiego, na terenach, Zaboru, który nazywamy Terenach Dawnej Rzeczypospolitej, ustawiała w ten sposób program nauczania naszych dzieci, moich pradziadków w zaborze pruskim, żeby kształtować w tych małych obywatelach państwa pruskiego patriotyzm i wartości, na których zależało królowi Prus i władzy niemieckiej, a kościół już nie mógł bezpośrednio można powiedzieć formowe. To jest proces sekularyzacji, a więc wyodrębnianie się pewnych obszarów życia, życia publicznego spod bezpośredniej władzy kościoła. To samo dotyczyło później uczelni wyższych, uniwersytetów, instytutów naukowych. W XIX wieku one się sekularyzują, czyli nie stają się ateistyczne, ale już. Nie ma nad nimi zwierzchności władza kościelna. To dotyczy później tak zwanych rejestracji ślubów cywilnych, a więc ustawy o małżeństwie, o, o tak zwanych kontraktach małżeńskich i wielu innych dziedzin, gdzie, gdzie władza państwowa we Francji czy czy, czy, czy w krajach niemieckich, czy, czy w Rosji Carskiej w XIX wieku przejmuje, można powiedzieć, część tego pola w życiu publicznym, które wcześniej było w gestii Kościoła. I to są procesy sekularyzacyjne. One są zupełnie naturalne i, można powiedzieć, oczywiste w procesie rozwoju społecznego. A natomiast sekularyzm, czyli to jest emancypacja pewnych obszarów życia społecznego, państwowego, gospodarczego spod kurateli nadzoru wspólnoty religijnej, kościoła, kościoła czy kościołów, które wyrosły z reformacji. Natomiast sekularyzm jako ideologia stawia sobie za cel i to jest ta, ta obecność kościoła czy kościołów. Czy religii w ogóle w życiu publicznym, której sekularyzm, jako ideologia, właściwie nie chce? Chce spowodować ta ideologia, żeby właściwie nasze życie publiczne, życie polityczne, życie państwowe, życie, cała przestrzeń publiczna była zupełnie odseparowana od tego, co nazywamy religią. A więc to co, to co John Richard Neuhaus, taki konwertyta amerykański i później publicysta, ksiądz katolicki, który przeszedł z uteranizmu na katolicyzm, został kapłanem rzymskokatolickim i publikował na ten temat, nazywa Naked czy Public Forum, czyli takie nagie, ogołocone z jakiegokolwiek odniesienia do Boga, Forum publiczne, swego rodzaju utopia, ale którą, jak, jak ksiądz doskonale wie, oświeceniowa Europa realizuje do dzisiaj, a zaczęło się od tak zwanej wielkiej rewolucji francuskiej. Oczywiście jest to swego rodzaju ideologia, która, która gdzieś tam ma w tym XVIII wieku źródeł. Encyklopedystów francuskich, potem założyciele Stanów Zjednoczonych: Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln, czy, czy Benjamin Franklin i inni założyciele Stanów Zjednoczonych Ameryki. Postulat, żeby oni oczywiście jeszcze uznają, że Bóg istnieje, ale Bóg jako, jako Stwórca, który nadał temu światu, który stworzył pewne prawa, a teraz już się, do... a więc Bóg deistów, Bóg, który nie interesuje się światem, Bóg, który nie syła żadnego syna Jezusa Chrystusa, nie ma żadnych, żadnej historii zbawienia. To jest historia ludzi, jest Bóg Stworzyciel, nadał swoje prawa, i my zupełnie. W sposób nieskrępowany, wiedząc, że oddał także prawo moralne, tworzymy sobie tę rzeczywistość doczesną zgodnie z tym prawem, które jako od stwórcy wielkiego zegarmistrza, najwyższego prawodawcy otrzymaliśmy. I w imię rozumu oni przyjmowali jeszcze w tym wieku XVIII, później XIX oczywiście istnienie stwórcy i prawa moralnego, które on nadał, ale nie odrzucili automatycznie możliwość objawienia. W 2017 roku, a więc w roku minionym, przypadła nie tylko 500. Let, 500. rocznica wystąpienia Marcina Lutra i reformacji luterańskiej, ale także 300 lat rocznica założenia w Anglii masonerii. I dobrze, żeby nasi Nasi widzowie też to skojarzyli, bo rocznicę tej, te, to, te, tego trzechsetlecia obchodzono, celebrowano w katedrze anglikańskiej w Westminster. To pokazuje, jak bardzo kościół anglikański jest, jest uzależniony od pewnych ideologii, także od masonerii. Sekularyzm jest oczywiście pewnym Zwierciadłem, odbiciem tej orientacji, którą nazwaliśmy zeszłym razem, kiedyśmy o tym tutaj dywagowali, tej orientacji fundamentalistycznej. Tam jest dążenie do tego, żeby religia kontrolowała właściwie wszystkie dziedziny życia. W katolickiej. W chrześcijańskiej cywilizacji właśnie nigdy tak nie było, ale wiemy, że takie modele społeczne dzisiaj funkcjonują w większości krajów islamskich, że, że takie modele funkcjonują np. w Korei Północnej czy, czy w Chinach współczesnych, gdzie religią państwową, a więc swego rodzaju orientacja fundamentalistyczna, jest ateizm, jest bezreligijność. Tutaj mamy do czynienia. W tym sekularyzmie, a więc w tej orientacji sekularystycznej z monizmem, bardzo bliskim materializmowi i ateizmowi. Dlaczego? Dlatego, że kiedy posłuchamy, albo spojrzymy na system prawny współczesnej Francji, przecież to dwa lata temu bodaj rzeczy, półtora, wydano ustawę, która zakazuje obrony życia nienarodzonych nawet w formie jakichś publikacji i przewiduje sankcje karne za głoszenie, że aborcja, czyli zabijanie narodzonych jest niemoralne. A więc mamy do czynienia z pewnym już totalitaryzmem, który wchodzi w system prawny, krępując nawet to, co nazywamy wolnością wypowiedzi przez minionych prawie 300 lat ta ideologia sekularyzmu właściwie w niektórych swoich przejawach dąży do myśmy już o tym tutaj przed miesiącami mówili do zlikwidowania wszelkiej religii na czele z rzymskim katolicyzmem. Rozmaite grupy, partie, środowiska wszelkiej maści socjalizmy, liberalizmy, komunizmy, ruchy rewolucyjne i ta francuska laïcité one głoszą postulat wyzwolenia człowieka z okowów religii, która rzekomo człowieka ogranicza, zniewala, otumania, łudzi, utrzymuje w ciemnocie i zacofaniu. I to wraca także w dyskusji tutaj w Polsce, u nas. Pojawiają się ludzie, oczywiście, ponieważ jest wolność słowa, oni mogą takie poglądy błędne głosić. Nie zabraniamy im, ale my katolicy musimy być świadomi, że to jest właśnie... Odprysk tej tendencji, żeby katolickość kościoła radykalnie ograniczyć, wyciszyć, usunąć z życia publicznego wszystko, co byłoby obecnością religii bardzo taką wyraźną, taką transparentną i czytelną. I głoszono na przykład w marksizmie, w komunizmie, że zmiany ekonomiczne, rozwój społeczny spowodują naturalny zanik religii. Wiemy, że to się nie ziściło, więc rewolucjoniści, na przykład bolszewi, bolszewicy czy komuniści w ogóle, pomagali temu rozwojowi społecznemu, tym procesom historycznym, mordując duchowieństwo, wysadzając w powietrze cerkwie kościoły, likwidując. Klasztory, i właściwie terrorem, usiłując zlikwidować tę przeszkodę do rozwoju społecznego i do wyzwolenia takiego pełnego człowieka, ku pełnej wolności wyzwolenia go od religii. Orientacja sekularystyczna postrzega więc religię, jeśli ona już musi istnieć, trzeba ją tolerować, tę religię, ale jako dziedzinę prywatnych i właściwie będących zupełnie bez znaczenia dla życia społecznego, takich prywatnych mniemań. Może sobie ksiądz tam w coś wierzyć, byleby nie wychodził z tym w życie publiczne. I dlatego na przykład w krajach, gdzie ta laickość, myśmy o tym mówili tutaj z rok czy półtora, czy nawet dwa lata temu, w krajach, gdzie ta laickość agresywna, ta orientacja sekularystyczna doszła do głosu i, i rządziła, na przykład Meksyk. Przez wiele lat y, był zakaz chodzenia w habicie czy w sutannie, czy nawet w koloradce, y, gdziekolwiek poza kościołem. Dlaczego? Bo wnosisz i denerwujesz tych wyzwolonych ludzi. Y, tym swoim obskurantyzmem, tą ciemnotą wnosisz i, i psujesz nam społeczeństwo. A ludzie nowocześni, ludzie wyzwoleni, ludzie oświeceni nie życzą sobie, żeby na forum publicznym pojawiały się jakieśkolwiek wzmianki czy znaki. I dlatego o ten cały kłopot we Francji, opinia publiczna od mniej więcej pół roku, także w Polsce, poruszona. Poruszona kwestią tego, tego pomnika Jana Pawła II, a właściwie nie tego samego Jana Pawła, bo niech sobie jest, ale tego krzyża, który tam denerwuje wszystkich, a on jest nie na terenie kościel, kościelnym, tylko, tylko miejskim, municypalnym. I trzeba coś z tym zrobić, bo we Francji obowiązuje świeckość. No, szaleństwo totalne, głupota do potęgi, ale ogromna dyskusja. Wyrok y, Sądu Najwyższego we Francji nakazujący usunąć ten, ten pomnik. To samo jest w wielu stanach Ameryki Północnej. To się pojawia od czasu do czasu także u nas, tutaj w Polsce. Y, a więc, skoro to jest prywatne, to schowajcie sobie. Oczywiście y, pewien problem jest z, z, z krzyżami na, na, na wieżach. Kościołów czy w innych miejscach, też chciano by je usunąć, ale ponieważ to są zabytkowe, ponieważ są od zawsze, ponieważ mogłoby to wywołać opór społeczny, jakieś, jakieś zamieszki, więc na razie to zostawmy. Cała przestrzeń publiczna ma być dokładnie oczyszczona z tego, co, co jest religijne. I dlatego, czyli bezwyznaniowe, państwo ma być, ma być, społeczeństwo ma być oczyszczone z wszystkiego, zwłaszcza z tego, co jest chrześcijańskie. I, I co jest ciekawe, orientacja sekularystyczna, która mówi Kościołowi katolickiemu i tej katolickości, tej powszechności Kościoła nie, wy tylko w kruchcie, wy tylko sobie w jakichś swoich. W swoich własnych gronach, tam sobie czcijcie Jezusa Chrystusa, ale nie wychodźcie z nim nigdzie w przestrzeń publiczną. A więc zakaz, byśmy powiedzieli, pielgrzymek, procesy, jakichkolwiek marszów dla Jezusa, tego co u nas w Trzech Króli w objawienie Pańskie, a więc tych wspaniałych korowodów, które nazywamy nową tradycją chrześcijańską, katolicką tutaj w Polsce 6 stycznia, gdzie, gdzie miliony ludzi uczestniczą w tych pochodach, w tych jasełkach, w tych misteriach bożonarodzeniowych. To wszystko y, powinno być zabronione. Dla, dla te, dlaczego? Dlatego, że nowoczesne społeczeństwo sobie tego nie życzy. Oczywiście stoi za tym y, grupa wpływowych y, ideologów, ludzi, którzy mają awersję y, na wszystko, co jest chrześcijańskie, to jest swego rodzaju utopia. To się nie da do końca zrealizować, ale wiemy, że co chwilę jakieś doniesienia z Anglii, czy, czy, czy z Holandii, czy, czy z Francji, czy z Belgii, czy, czy nawet z Danii, czy z innych krajów skandynawskich, gdzie, gdzie cenzura na, na stawiane na, na wolnym powietrzu szopki bożonarodzeniowe, na zwroty chrześcijańskie, nawet na e, pocztówki, kartki świąteczne, gdzie już nie piszą. E, Christmas season, tylko holiday season, cokolwiek by to miało znaczyć, ten holiday. A więc zakaz był taki czas w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie od tego trochę odstąpiono, bo, bo klienci protestowali, ale w dużych domach towarowych, na przykład zabroniono puszczanie, granie. Kolęd w okresie adwentu i Bożego Narodzenia, bo to mogłoby kogoś drażnić. Noszenie krzyżyka przez Stewardesy. a więc można by powiedzieć swego rodzaju laicki, antyreligijny przede wszystkim antykatolicki, antychrześcijański fanatyzm który się nazywa sekularyzmem i który na sztandarach oczywiście ma wolność, której zabrania w ekspresji tego, co jest dla chrześcijanina czymś naturalnym. Dlaczego? Dlatego, że jako chrześcijanin, nie tylko katolik, ja mam nie tylko prawo ja mam święty obowiązek głosić Chrystusa słowem, czynem i obecnością. Bo on jest jedynym zbawicielem świata. I w tym sensie my nigdy nie możemy się jako katolicy pogodzić z tego typu ideologią, dlatego że ona jest w gruncie rzeczy swego rodzaju dyktatem mniejszości i totalitaryzmem, ponieważ zabrania nam ekspresji tego, co należy. Do wolności osoby ludzkiej, do wolności obywatelskich. Także profesorze, ta ide ideologia y, sekularyzmu widać, że bardzo wciska się w nasze y, życie publiczne, nasze życie chrześcijańskie. Jak zatem y, katolicy, chrześcijanie powinni stanąć y, oporem czy y, walczyć z, z tym problemem, który się pojawia? To jest y, zagadnienie w ogóle obecności. Y, y, Wiary, chrześcijaństwa, wartości chrześcijańskich, e, i na to pytanie odpowiada, e, odpowiada ta, e, ta orientacja, bo cały czas jesteśmy w problemie, co to znaczy wierze w Kościół katolicki, czyli w Kościół powszechny. Na czym polega ta powszechność? I e, najbardziej, e, można by powiedzieć, e, adekwatna odpowiedź na, na tego typu Niezdrowe zapędy laicyzatorów, no jest świadectwo chrześcijańskie, które jest spełnianiem tej misji, którą otrzymaliśmy na Chrzcie od samego Chrystusa. Przynależność do Kościoła, ale to dotyczy także naszych braci innych wyznań chrześcijańskich, oznacza, że, i na to odpowiada ta czwarta teoria koncepcja, czy sposób obecności, czy realizacja powszechności Kościoła, którą ksiądz profesor Seweryniak, ale nie tylko on, nazwał orientacja inkarnacyjna. No właśnie, jest to dość zagadkowe stwierdzenie, dość takie trudne. Prosimy o wyjaśnienie, przynajmniej rozpoczniemy w tym programie ten temat, a kontynuować będziemy w następnym. Ja bym chciał wrócić jeszcze, jest teraz... Już wyniesiony na ołtarze papież, Ojciec Święty Jan XXIII. I on. Y, była nawet taka pieśń kościelna, ja ją zapomniałem w moim dzieciństwie, która się z tym wiązała. Mianowicie on drugi y, Sob sobór Watykański y, otwierał i później w swoich kazaniach y, Jan XXIII, który razem z Janem Pawłem II był był wyniesiony na ołtarze. Mianowicie Instaurare omnia in Christo. Takie piękne hasło. Odnowić, odbudować wszystko w Chrystusie. Całą rzeczywistość. Społeczną kształtować wedle myśli, wedle Ewangelii, wedle intencji, według Chrystusa. To jest w gruncie rzeczy pomysł na na obecność Kościoła, czyli na powszechność, na posłannictwo chrześcijan i świeckich, i duchownych we współczesnym świecie. I e, oczywiście w latach, e, kończących się latach 50., na początku lat 60. XX wieku sytuacja wyglądała troszkę inaczej. Nawet Unia Europejska wyglądała wtedy zupełnie inaczej, bo była raczej tylko wspólnotą gospodarczą tworzoną, dodajmy, przez... Bardzo gorliwych i świadomych swojego posłanictwa katolików, chrześcijan, także kandydatów dzisiaj na ołtarze. Mówiliśmy o tym tutaj przed, przed miesiącami. I ta, ta orientacja inkarnacyjna mówi o tym, że, że, że obecność Kościoła w świecie. Współczesnym, w społeczeństwie współczesnym, w, w Polsce czy w Niemczech, czy, czy we Francji, czy na Madagaskarze, ta obecność to jest pewien stały proces. Chodzi o to, żeby przemieniać rzeczywistość ludzką, całe ludzkie życie, to co nazywamy całością kultury ludzkiej, życia ludzkiego, we wszystkich jego wymiarach, wedle zamysłu Chrystusa. A więc. To jest wcielenie Chrystusa, wcielenie Ewangelii, wcielenie przykazania miłości we wszystko, co stanowi naszą codzienność. A więc w świat. Tak, żeby Bóg, Bóg mógł przez nas, przez nasze świadectwo, oferować każdemu kolejnemu pokoleniu prawdziwe, swoje boskie życie. Ale także przemianę rzeczywistości doczesnej. Wedle Ewangelii, według tego, kim jest człowiek, e, zdefiniowany, że tak powiem, przez Pana Boga w Jezusie Chrystusie. Bo jak to w Redemptor Hominis, odkupiciel człowieka, w encyklice swojej pierwszej, święty Jan Paweł II mówi, że. Na pytanie, kim jest człowiek, pełną odpowiedź możemy znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie. Człowiek nie wie, kim jest, nie wie, jaka jest Jego godność, nie, nie wie, jakie jest Jego powołanie i ostateczne przeznaczenie, jeżeli nie spotka się z Jezusem Chrystusem. Mówi e, Jan Paweł II jako teolog, jako nauczyciel wiary, jako filozof. I dlatego obie te rzeczywistości, Kościół i świat, które teoretycznie jesteśmy w stanie rozróżnić i oddzielić, powinny, one się wzajemnie dopełniają, bo świat jest Boży. Człowiek jest Boży. Nawet wtedy, kiedy Pana Boga nie zna, On jest Boży, bo z Boga wyszedł i do Boga zmierza, ale one te rzeczywistości, to co nazywamy światem i to co nazywamy wspólnotą religijną, czyli Kościołem, te rzeczywistości się wzajemnie, można powiedzieć, dopełniają i obydwie zmierzają do pełni w Jezusie Chrystusie, a więc do, do urzeczywistnienia się w Królestwie Bożym. Księży profesorze, temat rozpoczęty. Będziemy go kontynuować w kolejnym programie. Dziękuję za dzisiejsze ukazanie tej koncepcji sekularystycznej, sekularyzmu, ideologii sekularyzmu, która mówi o obecności kościoła w przestrzeni publicznej. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny program Mocni wierzę. Z Panem Bogiem.